Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii filmów o naprawach sprzętu radiokomunikacyjnego. Dzisiaj na stole, jak widać, prezydent George. To jest to wersja z pozytywowym wyświetlaczem bez ASC. Więcej informacji o tym radiu możecie na pewno dowiedzieć się w sieci. Zresztą też była prezentacja tego radia na naszym kanale, więc można sobie śmiało zobaczyć, co się dzieje z tym radiem. Radio po podłączeniu, jak wiadomo, jak wiedzą użytkownicy, którzy korzystają z tego radia, powinno się włączyć podświetlenie i powinien migać tutaj napis code, czego akurat tutaj nie ma. Radio jest ogólnie martwe. Podczas pracy przestało działać i po prostu umarło, że to tak powiem. Sprawdźmy sobie, co może być i zerknijmy na schemat. Zobaczymy na schemacie, jak wygląda sprawa podłączenia zasilania, bo domniemywam, że tutaj po prostu w ogóle nie ma zasilania na procesor, z racji tego, że radio nie ma jakiegoś mechanicznego włącznika zasilania. Ma tutaj power na micro switchu, którym steruje cały procesor tutaj na panelu przed nim. Zerkniemy sobie za chwileczkę na schemat i prześledzimy sobie całą gałąź zasilania procesora oraz tutaj tego panelu przedniego, ponieważ z racji tego, że procesor jest zasilany na magistrali 5-woltowej, nie ma na niego żadnego zasilania, no siłą rzeczy nie uruchomi się. No i sprawdzimy na schemacie, co może być nie tak. Jak już wcześniej powiedziałem, po podłączeniu napięcia zasilania do gniazda z tyłu radia powinien się wyświetlać jakikolwiek tutaj napis na wyświetlaczu, ale no z racji tego, że jest jakieś uszkodzenie, nie włącza się, więc wiemy od razu, że bezpośrednio zasilanie musi być też na panel przedni procesora. Zobaczymy, jak wygląda tutaj, prześledzimy, jak wygląda tutaj podłączenie tego zasilania. Jak widać, mamy tutaj gałąź do plusa, przechodzi przez diodę, następną diodę, opornik, rezystor. Może tutaj bardziej zbliżę, żeby było widać. Mamy tutaj diodę 431, D431. Potem przechodzi przez kondensator tutaj do masy i zasilanie wędruje do stabilizatora napięcia, który jest tutaj, jak widzicie, podpisane IC403-70L05. Jest to stabilizator 5-woltowy. Jego gałąź biegnie tutaj do, już Wam pokazuję, wyjście 5V biegnie do gałęzi zasilania na taśmie plus 5V. Sprawdzimy, czy mamy jakiekolwiek zasilanie tutaj na stabilizatorze. Powinno do niego dochodzić 13V, aczkolwiek widzę, że tutaj to troszeczkę inaczej, coś jest nie tędy. 13V, po tej diodzie 13V i powinno wyjść nam tutaj 5. Prześledzimy to sobie na płycie radia i zobaczymy, co jest przyczyną, czy to stabilizator, czy jakiś jeszcze inny element, który tutaj zawiódł. Wybaczcie, że tak z ręki muszę filmować, ale gdzieś mi się zgubił element, który mam tutaj do statywu takiego, na którym nagrywam z góry i nie potrafię po prostu tego znaleźć, a film trzeba nagrać. Dobra, ja to może tak postawię miernik, żeby było widać. Jak widzicie, tu mamy pierwszy punkt, który jest za pierwszą diodą i tutaj mamy napięcie 1362V. Wędruje on do diody Zenera, na której mamy napięcie, a za diodą Zenera, o, przed diodą mamy, zobaczcie, za diodą Zenera nie mamy napięcia, więc widzę, że tutaj chyba problem jest ta dioda Zenera. Spróbuję wymienić diodę Zenera, sprawdzimy, jak będzie wyglądała sprawa, czy radio się uruchomi. Dioda Zenera została wymieniona na nową. Sprawdzimy sobie, czy teraz radio się włączy. No, jak widzicie, działa. No i już
Wszystko jest prawie ok. Zobaczymy tylko, czy radio będzie działało jak należy. Wszystkie funkcje działają. Sprawdzimy sobie teraz parametry radio telefonu, mniej więcej czy działa to radio tak jak powinno. Teraz sprawdzimy parametry nadajnika. Częstotliwość 27200, emisja AM, pełna moc 10 W, raz, dwa razy 25 W PEP, emisja FM 30 W, minimalna 0,72 mW. Radio oczywiście jeszcze jest zimne, musi się dogrzać, więc 30 Hz musi sobie dojść. Emisja SSB, raz, dwa, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, do 30 W bez problemu. Teraz sobie za chwilę sprawdzimy odbiornik, czy działa. Teraz przeprowadzę test odbiornika w emisji AM. Oczywiście w piątkach, tak mi wygodniej. Tak, mam ustawiony generator. Na generatorze bez modulacji 1 kHz, sam sygnał włóczę minus 73 dBm. Włączam generator. Widzimy prawidłowy odczyt tutaj S9. To jest prawidłowy odczyt, taki powinien być. Wyłączam generator. Teraz emisja SSB. USB. Oczywiście na generatorze teraz musimy zmienić częstotliwość na 27206. Włączam generator i oczywiście bez sygnału tonowego 1 kHz. S9, jak widzimy. Także czułość odbiornika jest ok. Wszystkie parametry są dobre. Także można śmiało powiedzieć, że jest radiotelefon, moi drodzy, sprawny. Sprawdzimy sobie jeszcze radio w eterze, zobaczymy jak pracuje. Brakujemy się na kanał. Ulewy. Ja pamiętam jak my kopali w 90-tych latach, 89-tych, 90-tych latach, my kopali tutaj kurde światłowody przez te wszystkie tutaj pola, drenaże były. Gdzie teraz? Kolega Mariusz z Rybnika, teraz na częstotliwości. Kiedyś kopali w latach 70-tych, 80-tych, 60-tych latach, bo wujek tutaj z Rzeszowa, przyjechał na opolszczyznę za robotą i oni po polach kopali, a teraz to kopie te drenaże. No to jak oni w 60-tych, 70-tych latach kopali drenaże, drenaże są już zaciśnięte, ta woda nie ma gdzie iść. Zobaczcie, gospodarstwa, te wszystkie rowy, sprawdzam, czy wszystkie przyciski działają. Między polami. Raczej tak. Każdy rolnik bierze tam, kurde, każdą szkiwę ciągnie, rowy są zaciągnięte i powiem, gdzie ta woda ma iść. I teraz tak narzekają, jak przyjdzie woda, no to spłucze i pójdzie od razu do tych głównych ścieków. A z drugiej strony, jak nie ma gdzie odejść, to mówią, że zalane jest Franek, także my se sami sobie pod sobą dole kopiemy. Tak, ty mówisz teraz te szlaki kliwickie tutaj, Kędzierzyn-Koźle, to wszystko, żeby to teraz, no nikt tam nie ingerował, to wszystko pływało, a woda niosła, tak, a nikt tego nie udrożniał, no i teraz są problemy, nie, bo to jest wszystko za płytkie, tak, mało wody, mówią, mało wody, no dobrze, woda przyjdzie, no podniesie się metr, a metr w dół jest tego naniesionego, tak, Zanek. Także widzisz, no, stan wody się podwyższa, ale wody nie ma więcej, bo jest dno znowu wyższe, nie? Brek? No, dokładnie. Dobry brek. Powiem ci... No, mnie rozsłychacie. Pedal. Dzięki. Ale ja tutaj film nagrywam, więc zaraz się tu mnie wpuść, jakbyś mógł. Musimy chwilę poczekać, bo kolega Franek czasami lubi się rozgadać, więc chwilę to potrwa, ale musimy sprawdzić radio, żeby po prostu było wiadomo, czy działa dobrze. Czy tutaj jeszcze stacja chodzi chyba jakoś, nie? Coś tam pod spodem. Dobra. Chyba z propagacji, bo tutaj strasznie wali południe.
mówiłem, poczekamy chwilę, niech się Franek wygada. Kolega Franek lubi zawsze ciężko, długo mikrofon, a poza tym jest to człowiek w podeszłym wieku, więc troszeczkę mu to wolniej wychodzi. Brek? Dokładnie, Franek, ale piana to jest, robi się zanieczyszczeń chyba, z tego co ja tutaj wiem, albo, no koszku dodać, to się piana robi, ale piana się robi zanieczyszczeń chyba, albo z dużej, nie wiem, tam dużo tlenu, czy coś takiego. Breka mamy, także proszę, Mirku. No witam serdecznie, dzięki za wpuszczenie. Mirek Maroko z tej strony, cześć Franek, cześć Mariusz. Chciałem spytać, jak mnie słychać, bo sprawdzam radio po naprawie i tutaj nagrywam też film od razu. Także George FM, może pierw do Mariusza, ale no dobra, może pierw do Franka, bo jest dalej, także Franek, proszę do Ciebie. Franek chyba nie usłyszał. A kolega Franek chyba nie usłyszał, że komuś daje mikrofon, także poczekamy, aż Mariusz się zgłosi. Mamy dobre warunki propagacyjne, więc troszeczkę zakłóceń tutaj mamy w eterze. A Franek jest dosyć mocno oddalony, no z jakieś 30 km w linii prostej, więc możliwe, że nie słyszy, bo stacje nas przykrywają. Słyszę, tylko Franek chyba Ciebie nie słyszę, że mi dajesz mikrofon. Teraz. Cześć Franku, witam, Mirek Maroko z tej strony, sprawdzam radio, powiedz mi, jak mnie tam odbierasz u Ciebie, bo są dzisiaj zakłócenia od innych stacji, bo propagacja jest i tu pełna prawie radio, na, koledze tutaj sprawdzam, także proszę Franek do Ciebie. To i no 25 W jest PEP. No to fajnie, cieszę się, że tutaj to fajnie leci. Ty masz u mnie 7,5 S-ów. 7 S-ów, radio 5, fajnie. Mariusz do Ciebie. No mi wiadomo, my jesteśmy blisko, także odległość jakieś niecałe 1,5 km chyba w linii prostej. Proszę, Mariusz. No plus 30, a jak się skręcę, to masz 7 u mnie. Jak radio to 5 skręcę, to masz 7, tak masz na otwartym plus 30. Tylko ta modulacja jest taka puszkowa, Mirek. Nie wiem, tam może Franek, jak go tam modulacyjnie odbierasz, bo Franek do mnie też idzie fajnie, tylko tyle, że Mirek tutaj do mnie puszka idzie, a Franek, ja mówię, no to pytam się na odległość, Franek, jak tam modulacja? Od Mirka jest modulacja bardzo czyściutko, bez żadnych zakłóceń, tak jakby był tu na optyku. Tak, ja go odbieram. Natomiast ciebie odbieram, a nie mocno, ale w szumach. Mirek, ja do ciebie mam trochę sprawy. Dobra Franku, to za chwilę poza anteną, bo ja tutaj nagrywam film, wiesz, jeszcze z tej naprawy. Także widzisz, Mariusz, może to dlatego, że jesteśmy za blisko, Mariusz, wiesz, proszę jeszcze do siebie. Okej, fajnie, no ty też tu brzmisz, no to jak zawsze, oczywiście, czyściutko, fajnie. Dobra, chwilkę sobie pogadajcie, ja się tu wbrekuję do was, panowie, bo mam tu jeszcze rozmowę przed kamerą i za chwilę będziemy rozmawiali, także do Franka tam się wbrekuję. Proszę Mariusz i dzięki za tutaj za ocenę tutaj tego radia. Jak widzieliście, no radio pracuje, sorry, że tak długo to trwało, ale no... No niestety czasem trzeba czasu, żeby się wbrekować, jak się sami rozumiecie. Dobra, moi drodzy, to by było chyba na tyle z tej naprawy. Słyszymy radio, odbiera na SSB, bardzo ładnie. Spróbujemy jeszcze się tutaj wbrekować, ale skoro słychać nas na AM-ie, to myślę, że w SSB również.
Island in the south coast of Norway. If you want to see where I am on the internet, take a look at the call sign 20SugarDelta847.com. Mam nadzieję, że zdążymy. Propagacja już troszeczkę odpływa, ale odbiór mamy, także chyba jest ok. Spróbujemy się brekować znakiem. Norwegia bardzo ostro idzie. Do 9 czasem. Ale dłużej to potrwa. Odpływa nam propagacja. Zobaczymy na lewym bazie. Chyba nie będziemy mieli okazji sprawdzić. Niestety propagacja jest tutaj odpływająca, więc nie będziemy tutaj się męczyli. Nie ma sensu, ale radio na pewno będzie działało. Taki mały element był powodem tego, że całe radio przestało działać. Moi drodzy, to by było na wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwonka obok przycisku subskrybuj. Będziecie wtedy dostawali wszystkie powiadomienia na temat naszego kanału, jeśli coś nowego się pojawi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dalekich, podwiedzonych łączności. 73.